Z Markiem Kozublem. W dzisiejszym programie Ukrainie również brakuje rąk do pracy? Przyczyny i skutki. Kto sabotuje derusyfikację ukraińskich ulic? Mobilizacja ukraińskich mężczyzn w wieku 19-25 lat fake, nieporozumienie czy prawne wyjątki. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu, z tej strony Mateusz Lech oraz po tygodniowej przerwie Marek Kozubel. Witaj Marku, wydarzenia były ważne u Ciebie, nie mogłeś się pojawić, gdyż Ty pracujesz nad naszą polską demografią, jesteś niezwykle skuteczny. W imieniu całej Kremlinki oczywiście Ci gratulujemy. Dużo komentarzy było w poprzednim tygodniu, gdzie ludzie pytali, gdzie jesteś. Podaliśmy informację, że urodziła ci się córeczka, tak? Dobrze pamiętam. Dokładnie. Trzecia córeczka, i wszyscy Ci gratulowali, więc ja te gratulacje i życzenia, zdrówka dla małej i matki przekazuję. A teraz przejdźmy do tego, co wydarzyło się w Ukrainie. Dokładnie. Też z góry chcę podziękować za wszelkie dobre słowa i życzenia. No i oczywiście przeprosić za. Absencję w ubiegłym tygodniu. Tobie, Matuszu, jeszcze dla Pawła też dziękuję za Waszą wyrozumiałość. Nie ma sprawy, no to ważne rzeczy są: rodzina jest najważniejsza. No więc, Marku, przejdźmy do pierwszego tematu, czyli problemy z pracownikami. Dokładnie napisałeś, że problemy z kierowcami. Co to się dzieje? Y w zasadzie jeszcze przed inwazją rosyjską na Ukrainie były pewne takie problemy związane z niedoborem kierowców. Przy czym mowa była głównie o firmach zajmujących się transportem, również tych firmach, które biorą udział w eksporcie i imporcie towarów. Wtedy jeszcze ten problem nie był aż tak znaczący. Przy czym teraz on się powiększył, powodów jest parę, one są ściśle związane z mobilizacją, ale co ciekawe, nie chodzi tyle o to, że kierowcy wyjeżdżają, uciekają z Ukrainy. Tutaj ten problem wygląda zupełnie inaczej. Ale też przy okazji mówimy też problemy firmy, które Zajmują się transportem miejskim. Również będzie tutaj mowa o taksówkach. Ale od początku. Wiceprezes Międzynarodowego Związku Przewoźników, no w zasadzie to jest organizacja ukraińska, Wołodymyr Balin, powiedział niedawno, że łącznie niedobór Liczby kierowców wynosi 30%, a jeżeli mowa o jakichś konkretnych liczbach, to przekłada się to na około 30 tysięcy osób. Tylu kierowców brakuje wszelkiego rodzaju firmom i usługom, także mowa nie tylko o kierowcach tirów. Tutaj mowa również o kierowcach autobusów i tramwajów, aczkolwiek w tych ostatnich przypadkach. Tutaj niedobór wynosi około 6 tysięcy, czyli mniej więcej 1 piąta od tej, od tego, można powiedzieć, ogólnego deficytu. 1 mhm. piąta. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja z kierowcami taksi, Uberów, Boltów czy ukłonów, bo tutaj trzeba jeszcze dodać, że Ukraińcy mają też swoją własną aplikację Ala okay. Uber. Ona się ukłon nazywa. Ukłon, ale to z ukraińskiego tłumaczy się jakoś. Czy to jest po prostu ukłon, tak jak. Panie znaczy, się... Ja powiem szczerze, nie dociekałem tego, skąd to się wzięło. Czy to jest okay. jakiś skrót też związany właśnie z pozdrowieniem charakterystycznie, ja tak zawsze śmiałem, że tak. Ale w każdym razie, tak, wracając do tematu, bo tutaj przepraszam, ale nie będę w stanie udzielić odpowiedzi, bo właśnie się nie interesowałem tym zanadto. Okay. Ale może w komentarzach ktoś wie, to napiszcie proszę, o, to chętnie się dokładnie. dowiemy. Być może właśnie ktoś, kto się tym zainteresował właśnie z Polski, albo może Ukraińcy będą nas słuchać, to udzielą nam odpowiedzi na to pytanie. Ale w każdym razie. Na Ukrainie jest sytuacja specyficzna, bo tam mamy do czynienia z bardzo wieloma nielicencjonowanymi kierowcami, którzy oferują usługi przewozowe samochodem, pasie osobowym, czasem busami. Umownie nazwijmy ich wszystkich taksówkarzami. Okay. Licząc Uberowców, Boltowców, etc. i ukłonowców. I tutaj taka też ciekawostka. Zdając sobie sprawę z tego, że bardzo wielu taksówkarzy pracuje na czarno, służby, a konkretnie terytorialne centra uzupełnień, zdecydowały, że po 18 lipca zaczną mocniej kontrolować właśnie kierowców różnego rodzaju usług. No i ponoć te, że tak to ujmę, trzepanie daje niezłe rezultaty. No bo tak, z jednej strony pracować trzeba. Masa osób pracuje na czarno, więc tutaj występuje jeszcze jeden ciekawy czynnik. Oni nie mogą być objęci tym immunitetem, nie mogą być zarezerwowani dla usług. Okay. Więc może płatnie, czy no, tak? czy jakiś taki raport. Kojarzy ci się, jak wygląda ta, ten, szary, ten szary rynek pracowniczy? Dużo Ukraińców pracuje na czarno, bo w Rosji wiemy, że w tym momencie jest to coraz mniejsze, te bezrobocie jest bardzo niskie, tych rąk do pracy brakuje. Tu też mówisz, że rąk do pracy brakuje, na przykład w tym przemyśle takim no rozwożenia ludzi, usług czy towarów ogólnie logistycznych, a masz jakieś dane czy to jest problem ukraińskiego państwa, praca na czarno, praca na szaro, takie wiesz, że nie płacisz podatków, i tak dalej. Dużo tego ale, jest. To, znaczy wiesz, co, to był duży problem. Mhm. Jak wygląda sytuacja teraz w trakcie inwazji? Powiem szczerze, że, że nie patrzyłem na to, ale jeszcze kilka lat temu. W prasie ukraińskiej pojawił się bardzo ciekawy raport. Raport wskazujący na to, ile mniej więcej osób może pracować na czarno, czyli zarazem otrzymują oni tak zwane wynagrodzenie w kopercie. Mhm. I to się po prostu opłacało wielu osobom. Wiadomo, nie trzeba płacić podatków, pracodawca nie musi opłacać różnych składek. To się jak wszystko wszystkim można być, opłacało i państwo starało się z tym walczyć na różne sposoby. Stosując metody kija i marchewki, ja powiem szczerze, teraz tych liczb nie pamiętam. One były orientacyjne, ale bardziej się skupiały na tym, ile budżet ukraiński może tracić. I okay. tutaj była mowa nawet o miliardach, niech rybien, a dolarów. Tak, bo to jednak wiesz, daniny dla państwa no możesz je narzucić tylko i wyłącznie pracującym, no bo ci niepracujący teoretycznie ci nic nie zapłacą. Dokładnie. Ale teraz wspomniałeś, że są te takie listy, które jesteś zarezerwowany dla no, rynku pracy Dokładnie. i to daje ci poniekąd jakiś rodzaj immunitetu na pobór. Dokładnie. Więc. W tym momencie wydaje się, że ta szara strefa powinna jak najchętniej wychodzić z tej szarej strefy i się rejestrować, żeby ewentualnie nie dostać listu na front jako osoba bezrobotna, która i tak się nie przyczynia do rozwoju społeczeństwa. Tu jestem bardzo ciekawy, jak ta sytuacja wygląda, bo mówisz, że kierowców dużo jeszcze tak pracuje, ale jednocześnie są duże braki. I jak to ze sobą współgra? Może udać się kiedyś znaleźć takie dane, to chętnie pewnie posłuchamy. Znaczy no, czy i... tutaj czarny rynek może być naprawdę ciekawym tematem mhm. i e, mogę nawet spróbować przygotować coś takiego na, na następny tydzień. E, przy czym tam będzie też sporo danych jeszcze z okresu sprzed inwazji. I tak. to będzie nawet dobre porównawczo, żeby wskazać na to, jak ten problem był ogromny, naprawdę on był większy niż u nas. U nas to może co najwyżej pewnego rodzaju odpowiednikiem są umowy śmieciowe. E, to wiesz co, ja, ja wchodziłem na rynek pracy blisko 20 lat temu, choć może nie wyglądam. E, ale tak, koperty, praca na czarno, to wtedy było dosyć. Popularne, a wcześniej, jeszcze pewnie w latach 90., pamiętam rodziców i tak dalej, znajomych rodziców, no to, to była prawie, że norma. I jako, że Ukraina jest cofnięta w tym momencie, tak rozwojowo można powiedzieć, ze 20-30 lat za Polską, no to ten standard chyba wygląda tak samo, a to z kolei no, bardzo uderza w budżet ukraiński, nie? Oczywiście, jak najbardziej. Dlatego zresztą po 2014 roku starano się szukać jakichś takich dobrych źródeł dochodu, również drogą uporania się właśnie z czarnym rynkiem. No, wiadomo, to było bardzo ważne. Zaczęła się wojna, co prawda, ona wtedy miała taki wymiar trochę ograniczony, hybrydowy, no ale to był jeden z tych sposobów. I Niektórzy wychodzili stopniowo, ale powiedzmy tak, to nie była jakaś taka fala, która z czarnego rynku przelała się na ten umownie mówiąc biały. Do czegoś takiego nie doszło. Planowano różne tutaj pomysły, amnestie i tym podobne, nawet myślano o tym, żeby mocniej zliberalizować prawo podatkowe. Również ograniczyć biurokrację, co moim zdaniem, byłoby świetnym pomysłem. Ale tutaj wojna też faktycznie, ta pełnoskalowa rzecz jasna, daje jeszcze jeden ciekawy stymul do tego, żeby po prostu z czarnego rynku wyjść. I tak jak mówisz, w warunkach, kiedy można otrzymać rezerwację dla rynku usług to może to no, faktycznie ocalić no, człowieka przed pójściem w kamasze. A tutaj jeszcze ciekawostka, bo Włodymyr Balin powiedział, że udało się wynegocjować z rządem, różnym firmom przewozowym, wyjątkowo wysoką rezerwacją 50% pracowników. Okej. Okay. I to jest no, naprawdę dużo. No, bo... Ale to znaczy, że połowę i tak może yy, wziąć wojsko, tak? No, dokładnie, jest coś takiego. Przy czym no, tutaj chodzi też o to, że w razie czego na te drugie 50% możemy na przykład próbować zatrudniać kobiety albo osoby poniżej 25 roku życia. Okay. Możemy próbować kombinować po prostu na różne sposoby. I taka rezerwacja jest naprawdę dość duża. 50%, więc to rzeczywiście może być fajnym stymulantem do tego, żeby no po prostu zacząć tą pracę przejrzystą z punktu widzenia państwa. Czyli mhm. stać się widocznym dla systemu podatkowego. Ale tu jeszcze jest jedna taka, wiesz, ciekawostka, bo Balina zapytano się o to, z czego ten brak kierowców może wynikać. I tak zapytano, czy to może przez to, że powyjeżdżali i siedzą za granicą. On powiedział, że no właśnie nie do końca. Oni jeżdżą tam, z powrotem. Trochę męczące były sytuacje na granicach, wielogodzinne oczekiwania, wiadomo. To tutaj mowa głównie o kierowcach tirów, ale jeżeli chodzi o spadek importu i eksportu, no, za pośrednictwem transportu kołowego, to tutaj ta mobilizacja wpłynęła troszeczkę inaczej. Owszem, niektórych kierowców zmobilizowano, aczkolwiek zdając sobie sprawę z tego, jak wiele towarów jest przywożonych za granicę również tirami, to terytorialne centra uzupełnień starają się tak mocno nie naciskać akurat na tego typu pracowników, tego typu kierowców. Tutaj, tak jak mówię, bardziej ciekawym i apetycznym celem są tak zwani taksówkarze. Ale wracając, tutaj problem jest też jeszcze inny. Kierowcy, jak wracają, to po prostu tak jak niektórzy inni obywatele, po prostu siedzą jak najwięcej w domu. Czyli nie wyjeżdżają znowu w trasę. Wracają do siebie na Ukrainę, ale oszczędzają się, jeżeli chodzi o wychodzenie. Z domu. Jest jeszcze inny też problem. Chodzi o to, że teraz jest mniej towarów przeznaczonych do eksportu, więc okazuje się też, że nie ma sensu, aby wyjeżdżać. Po prostu więcej na siebie bierze transport kolejowy, no i rzecz jasna, rośnie też eksport drogą morską. Mhm. I to też w niemały sposób wpływa na to, że ale to wtedy kierow... by oznaczało, że tych kierowców nie potrzeba, a nie, no, że brakuje o, o ironio trochę tak tylko tutaj wiesz co, też chodzi o to, że ludzie się nie zjawiają na miejsca pracy i to się tak wszystko jakoś łączy nakłada yy, producenci różnych towarów zdając sobie sprawę z tego, że ten transport kołowy yy, ma swoje wady wybierają inną metodę i widzisz, to jest taka trochę kwadratura koła przez to że teraz jest ciężko znaleźć troszeczkę dobre wyjście z tej sytuacji. Bo z jednej strony niektórzy kierowcy obawiają się, wolą siedzieć w domu. Z drugiej strony widzą to. Ale siedzieć w domu na zasadzie. Jadą na zachód, zrobią kursów, wjeżdżą trzy miesiące, pół roku, zarabiają na tyle, żeby rok na Ukrainie nic nie robić i wtedy siedzą może, gdzieś tam. Może nie tyle rok, może nie tyle hmm. rok, ale także okay. parę miesięcy sobie przesiedzą, odczekają aż się, powiedzmy, uspokoi i potem funkcjonują dalej. Czyli znowu jadą. Ja, znowu... ja takiego znajomego miałem. Jeździł pół roku chyba do Norwegii i pół roku w Polsce, nie pracował i tak jeździł. I to może na takiej zasadzie, więc ta osoba, ona się nie podejmuje pracy w Ukrainie jako kierowca, mimo że te zapotrzebowanie jest takie, jak wcześniej, gdy on nie jeździł na zachód, ale już połapał kontakty i tak wyjeżdża co pół roku na pół roku, a już ukraińskiej pracy nie bierze, no bo dużo mniejsze zarobki. Więc woli chyba. W ten sposób. Okej, okay, wtedy to by było w miarę logiczne. No tak, jeżeli oni sobie nazbierali pieniędzy, to nie mogą przez yy, nawet kilka miesięcy, jeżeli zarobili na zachodzie w euro na przykład, yy, to oni są w stanie na kilka miesięcy sobie spokojnie. A nie jest przeświec. tak, że, że ta osoba cały czas pracuje na Zachodzie, a tylko zgłasza, że siedzi gdzieś tam na Ukrainie, albo, albo coś takiego, i Ale wtedy tutaj... masz bałagan w liczbach, bo wydaje ci się, że może. masz tych ludzi, a oni są gdzieś za granicą? Też tak może być. Ja podejrzewam, że może tak być. Przy czym tutaj nowa jest taka ciekawostka, bo Balin twierdził, że ci ludzie wracają, odstawiają tira, idą do domu i po prostu sobie. Przeczekują ten okres. Do pracy się nie zjawiają, no ale właśnie wtedy idzie za tym pewnego rodzaju konsekwencja, bo producenci różnych towarów wolą, widząc to wszystko, wybrać inny środek transportu. A co za tym idzie, no, błędne koło powstaje w ten sposób. Dlatego, ale zresztą tutaj trzeba podkreślić też jedną rzecz, że. Ten transport kolejowy, morski, on no naprawdę odgrywał na Ukrainie bardzo ważną rolę, jeżeli chodziło o transport i wewnętrzny w Ukrainie, jak i jeżeli chodziło o eksport towarów. Także to, to też odgrywało dużą rolę. Zresztą no, ukraińska kolej pracuje prężnie, naprawdę. Okej, okay. a to... czy ci kierowcy, którzy, te, którzy wcześniej pracowali w miejscach cywilnych, nie pracują teraz jako wiesz, logistycy, jako kierowcy dla wojska, po prostu zassało z rynku? Trochę e... też. Ty tyle osób wiesz, jeżeli masz do obsłużenia ile ukraińska armia ma 500, 600 tysięcy, 700 tysięcy ludzi, no to, wiesz, to, to, to spora się... część Ta... musi być kierowcami, z tego też wiesz. Słuchaj, tam jest łącznie siły obrony Ukrainy obejmujące wojsko, Gwardię Narodową, Państwową Straż Graniczną, SBU, to będzie ponad milion. No to 50 tysięcy kierowców na milionową e, armię. Spokojnie mogło wsiąknąć. Tak. wsiąknąć. A ci, co mogliby uzupełnić te miejsca. Z uprawnieniami, nie piszą się na to, no bo mają lepszą pracę na zachodzie, no i po prostu nie ma tego płynnego przejścia. Ktoś prze, wcześniej założył może, że będzie płynne przejście, ale ci ludzie stwierdzili, że oni wolą po pół roku pracować na zachodzie, niż. Wiesz co, w ja, też, ja też się zastanawiam, czy tutaj może nie mamy do czynienia też z jakąś rotacją, bo zauważmy, że mamy tą rezerwację kierowców. A mhm. co jeżeli oni działają w Sposób no taki umówiony między sobą, że się rotują. Raz jedni będą jeździć, yy, i oni są objęci tą rezerwacją dla yy, pracodawcy, oni nie mogą podbyć mobilizacji. A, a i, potem i, i masz wolne. No. masz firmie informacje, ja nie mogę oddać do armii żadnego żołnierza, bo ja mam tylko 50% obstawy. A 50% no. obstawy to ja mam rezerwację, ja daję ogłoszenie, ale nikt się nie zgłasza. A to potem, te, patrz, że... tam ci pójdą na jakiś nie wiem, urlop albo na razie się wypiszą z pracy. Tutaj ja wątpię, żeby pracodawca robił jakieś problemy z tego tytułu. A potem wiesz, co wracają ci, co przypuśćmy, czekali sobie kilka miesięcy. Ja podejrzewam, że tak może być, że to jest pewnego rodzaju taki system, jaki oni sobie opracowali. To na pewno jest, jest to no to to, to brzmi sensownie po prostu w tym aspekcie, bo oni patrz zarobią sobie, mogą odczekać, potem kolejne zlecenie, zamieniają się z tymi i jeżdżą. Skoro wcześniej się dawało z kopertami, czemu tym razem miałoby się nie dać z takimi rotacjami? Ta rezerwacja 50% to by tak fajnie. Współgrało, natomiast to są tylko i wyłącznie nasze domysły. Nie, nie, nie wiemy, więc też nie będziemy e, mówili, że tak jest. Jeżeli ktoś zna realia ukraińskich kierowców, jak to wygląda, napiszcie proszę w komentarzu, też się chętnie dowiemy. Wiadomość jest taka: brakuje 50 tysięcy, tak? 50-60 tysięcy kierowców. 30. A 30. przepraszam, 30 to... tysięcy kierowców e, na Ukrainie. I nie można w żaden sposób tego zapełnić, mimo że potencjalnie ludzie z uprawnieniami są. No i tyle wiemy. Dokładnie. Okej, okay. możemy chyba przejść do następnego tematu. Następny temat to taki chyba polityczny i wydaje już mi się po tytule będzie mocno kontrowersyjny. Kto sabotuje derusyfikację ukraińskich ulic? Czyli mamy kogoś, kto działa na rzecz Rosji? Dokładnie. Inaczej, niekoniecznie musi być działanie na rzecz Rosji, choć nie oszukujmy się, końcowo na to wychodzi, przy czym niekiedy możemy mieć też do czynienia z pewną obroną swoich przyzwyczajeń. Okay. Jeżeli ktoś funkcjonował w tym takim świecie, takim swoim mikroświecie, wypełnionym treścią rosyjską, typu Puszkin, powiedzmy filmy Fiodora Bondarczuka albo jakichś innych. Rosyjskich reżyserów, mhm. albo jakieś seriale o tak zwanych mentach, czyli policjantach rosyjskich, no to jemu może się na przykład nie podobać, dlaczego powiedzmy ulica Puszkińska będzie miała zmienioną nazwę. I niech to nawet będzie nazwa historyczna danej ulicy, i tak mu się to nie będzie podobać i będzie wymyślać, 1500-1900 powodów, dlaczego to nie powinno być zrobione. Od tych w miarę sensownych, aż po te najbardziej absurdalne i dyskusyjne. Podobnie zresztą jest na Ukrainie z językiem rosyjskim, choć tutaj no naprawdę na Ukrainie stopniowo dochodziło do takich pewnych zmian. Tam co jakiś czas dochodziło do takich tąpnięć, które charakteryzowały się odwrotem języka rosyjskiego. Ja myślę, że fajnie będzie ten temat też podjąć za tydzień, mhm. bo też bardzo często w naszych mediach społecznościowych, ale też czasem i głównego nurtu możemy spotkać się z masą fejków na ten temat. O tym, że jakoby połowa Ukraińców albo nawet większość rozmawia językiem rosyjskim. A nie jest tak, w sensie yy, większość zna, tylko się nie porozumiewa. Jak, jak, jakbyś tak mógł pokrótce, bo. bo większość, znaczy no, powiem tak, większość Ukraińców język rosyjski zna, ale większość Ukraińców nie wykorzystuje języka rosyjskiego. Jako głównego w komunikacji rodzinnej, w pracy, czy jeżeli mowa o kontaktach towarzyskich. I ten proces derusyfikowania się, jeżeli chodzi o język, on postępuje. I właśnie dlatego myślę, że fajnie będzie to omówić i nawet przedstawić takie etapy, jak to wyglądało, jak to odzwierciedlały też sondaże. Ok. Ale wracając też o, do tego tematu. Derusyfikacji, ale też i desowietyzacji tej przestrzeni publicznej, tej geografii pamięci, bo tak to też możemy określić. Pamiętajmy, że nazwy ulic, pomniki, tablice pamiątkowe to wszystko jest objęte właśnie tą geografią pamięci historycznej, kulturowej. To też bardzo mocno wpływa na światopogląd, powiedzmy, mieszkańców jakiegoś miasta. Także to jest też kwestia bardzo istotna. Dlatego też, na przykład, u nas dokonywano też chociażby zmian ulic. Tak. Starano się na przykład wyrugować przede wszystkim ulice poświęcone różnego rodzaju przywódcom komunistycznym, tym bardziej tym z Rosji Sowieckiej. Na Ukrainie ten proces zaczął się dawno. On można powiedzieć, że się zaczął bardziej tak w zachodnich obwodach Ukrainy, jeżeli chodziło o, te, o tą oddolną desowietyzację i derusyfikację. Ale prawdziwymi tąpnięciami to były lata 2014 15 kiedy nawet doszło, jeszcze nawet pod koniec 13. roku. Doszło do oddolnego, czyli obywatelskiego, tak zwanego Leninopadu. Po prostu zaczęło się masowe obalanie pomników Lenina, a potem też z marszu doszło też do demolki innych upamiętnień komunistycznych. Oczywiście ówcześnie rządząca Partia Regionów razem ze swoim satelitą, czyli Komunistyczną Partią Ukrainy, starały się temu zapobiegać. No później, jak Majdan odniósł sukces, to oni stali się zupełnie bezsilni wobec tej oddolnej desowietyzacji. I później w 2016 roku przyjęto też ustawę desowietyzacyjną. I ona zmuszała Samorządy, w tym też merów miast, do tego, aby po prostu zmieniali nazwy ulic, które jednoznacznie były nie do obronienia. Czyli, że po prostu był tam, powiedzmy, jakiś Georgi Żukow, wiemy, że Rosjanie go i Sowieci reklamowali jako marszałka zwycięstwa. Tak naprawdę był to dowódca, który wysyłał tysiące swoich podwładnych na bezsensowną śmierć. I tutaj w jego przypadku udało się pozmieniać wiele nazw ulic. Ale, na przykład, w Charkowie był taki kiedyś mer, czyli burmistrz, Genadij Kernes. I on starał się robić wszystko, żeby ocalić jak najwięcej tych nazw. Ulic, jednoznacznie kojarzących się z sowieckością. No ale Kernes w pewnym momencie zmarł. Potem mieliśmy też inwazję w roku 22, i tutaj już zupełnie doszło nawet do początku procesu tak zwanej dekolonizacji. Możemy też ją nazwać procesem derusyfikacji. I w tym przypadku. Używana jest nazwa w Ukrainie dekolonizacja, tak, tak, tak mówią? Jest, i nawet użycie tego terminu popierają niektórzy historycy zachodni, tacy jak chociażby Timothy Snyder, którzy podkreślają, że działania Rosji względem bardzo wielu narodów, nawet no, również tych, które dzisiaj oczywiście są niepodległe tak jak Ukraina, Białoruś, państwa nadbałtyckie, już nie mówiąc rety o tych narodach azjatyckich, które mieszkały za Uralem, albo na Kaukazie. Tacy historycy jak Snyder jednoznacznie uważają, że w tym wypadku jak najbardziej mieliśmy do czynienia z działaniami kolonizacyjnymi ze strony Rosji i to nierzadko niezwykle zbrodniczymi. Wystarczy chociażby wspomnieć o jednym z najbardziej zapomnianych ludobójstw, które miało miejsce w XIX wieku, czyli ludobójstwo Czerkiesów na Kaukazie. To są historie, które na Zachodzie są naprawdę mało znane. A osoby żyjące, jakby tak powiedzieć, w świecie Rosjo albo moskalocentryzmu, one wręcz starają się odrzucać tego rodzaju informacje, które w jakiś sposób godzą w ich romantyczne wyobrażenie o Rosji i jej historii. Ale w każdym razie po 22 roku, właśnie, raczej od 22 roku, miał już miejsce właśnie ten proces gwałtownej dyrusyfikacji, on bardzo często znowu miał charakter oddolny, a władze państwowe, czyli centralne, bardziej się podłączały pod to. Okay, Widzę... Czyli iskra wychodzi od kogo? Od młodych, od, od młodych narodu. ludzi? Przede wszystkim ale... tak, od narodu, od młodych ludzi, często aktywnych, ale bardzo często inspirację dla tych młodych dawało starsze pokolenie. A, czyli starsze też e, chciało tego. Okej, okay, bo, bo czasem jest taki wiesz sentymentyzm, że, że e, wtedy to może fajnie, było praca, bo, wiesz, w Polsce tak się często wspomina też komunizm starsza PRL-u. Tak. E, natomiast e, chciałem właśnie się dowiedzieć, jak to w Ukrainie wyglądało? czy też mają takie, wiesz, sentymenty za tym Związkiem Radzieckim? Jak, jak to wygląda w tym starszym pokoleniu? I czy młodszy mówi: Nie, dosyć, widzicie, co nam robią, trzeba się odciąć, przestać być tą kolonią? Wiesz, co tutaj jest ciekawa sytuacja, bo o ile wśród młodych, szczególnie po 2014 roku, ta niechęć do komunizmu, do spuścizny, spuścizny Rosji, ona była bardzo duża. Tam ewentualnie trochę wyższy był odsetek młodych na południu i na wschodzie, którzy, jakby to powiedzieć, byliby gotowi bronić tego umownego Puszkina albo Katarzynę Wielką. To w przypadku osób starszych, to Wiesz, faktycznie było coś takiego, że wśród osób starszych większa była liczba, większy odsetek tych, którzy byli gotowi tego typu zjawisk bronić, aczkolwiek to też było bardziej dostrzegalne na południu i na wschodzie. Ale inwazja Rosji, ta otwarta, ona naprawdę wiele zmieniła bo ona nawet bo doprowadzi... zdradziła ich y, dawna miłość, tak jakby, wiesz, że, że to jest taki podwójny ból, nie, że wróg, tylko coś, co pięknie wspominamy, Zdrada. Nagle... tak, mhm. okay. A zdrada boli bardziej niż atak otwartego wroga,ż tak to można po... ująć. Dlatego teraz mamy do czynienia z takim zjawiskiem, gdzie w zasadzie wśród młodych, wśród nowego pokolenia y, te różnego rodzaju topo, toponimy, upamiętnienia o charakterze sowieckim, rosyjskim, one nie będą miały tutaj obrońców. A co do starszych, to oni się coraz bardziej wycofują. No i w zasadzie my widzimy od tych 33 lat niepodległości Ukrainy no naprawdę dość spory odwrót tych treści prorosyjskich, prosowieckich albo postsowieckich i to tylko i powiedzmy polityka władz centralnych, poniekąd idąca z nurtem, w jakim kieruje tą politykę naród, tylko umacnia ten proces derusyfikacyjny, no bo jeżeli chodzi o desowietyzację, to ona w zasadzie już jest na ukończeniu. Okay. To, to można A... powiedzieć, ale jeszcze trwa proces zrzucania z siebie tego kulturalnego, yy, ideowego, światopoglądowego jarzma, no ja imperium. to imperium. I chciałem Cię o to zapytać, bo wyrzec się jednego sposobu myślenia no można to zrobić, no ale trzeba je zastąpić myśleniem. I jakimś innym, kto może być przykładem, kto jest w tym momencie przykładem dla Ukraińców, jaki styl, jaką mentalność obrać, czy to czy nie są teraz tacy zagubieni, czy, czy wiesz, no bo jak myślisz po sowiecku, to jesteś tak nauczony, i potem mówisz nie, no ale co w to miejsce? Znaczy, wiesz, to tutaj będzie mniejszy problem. Bo jeżeli chodzi o, powiedzmy, takiego konkurenta dla Puszkina, to tutaj bez problemu znajdziemy chyba najlepiej ocenianą historyczną postać ukraińską przez samych Ukraińców, czyli tarasa Szewczenkę. Okay. I to jest w zasadzie rzecz ciekawa, bo to jest nawet idol dla młodzieży. I w zasadzie to się zaczęło, ta taka fascynacja Szewczenką jeszcze, powiedzmy, w okresie. Euromajdanu, rewolucji godności, bo tak też właśnie nazywano tamtejszy ówczesny, przepraszam, zryw. Nawet zaczęto robić takie ciekawe graffiti z przerobionym Szewczenką. Najpierw Szewczenko był w jakimś takim kasku robotniczym i oponom, no i do tego jeszcze butelką benzyny, czyli koktajlem mołotowa. A potem, jak się zaczął na Donbasie, no to już zaczęto przerabiać Szewczenkę na żołnierza. I teraz nastąpił powrót do, do tego. Także tutaj Szewczenko staje się taką no postacią, która bez problemu zmiecie Puszkina, Franco może zmieść Buchakowa z tej przestrzeni. Jeżeli chodzi o postacie historyczne, te takie władcze tutaj też bez problemu. Katarzynę Wielką można łatwo zastąpić Hetmanem Iwanem Mazepą albo chociażby Chmielnickim. Także tutaj Ukraińcy z tym problemu absolutnie mieć nie będą. Tutaj problem jest troszeczkę bardziej z tą częścią społeczeństwa, która uważa, że nie można się pozbywać tych aspektów rosyjskości, rosyjskiej kultury z powodu takiego poczucia, takich kompleksów. Kompleksu mniejszej wartości o tego typu. Okay. Czyli, że my musimy mieć tego Puszkina, Katarzynę Wielką, nieważne co oni zrobili, jacy byli, ale musimy ich zachować w naszej przestrzeni, w naszej pamięci, traktować jak swoich, bo, no bo co to jakiś Szewczenko? Przecież on był chłopem pańszczyźnianym. O takie okay. można, można takie wykorzystać argumenty i powiedzmy tak, są tacy ludzie y, jeszcze nadal na Ukrainie. A którzy nie myślą tworzą takimi, się w tym momencie nowe legendy. Wiesz, masz y, teraz m, można powiedzieć, że na nowo taki mit założycielski, te ostatnie trzy lata wiesz, działań, walki o obronę Ukrainy. Czy tam nie ma w tym momencie osób i postaci których nazwiskami będą dekorowane ulice, gdzie? Jako... Mhm. Oczywiście, że będą. No, na przykład, jeżeli mowa o poległych, no to chociażby mowa o Dmytrze Kucubajle, który dowodził batalionem Da Vinci z 67 brygady zmechanizowanej. No, to to już jest w zasadzie człowiek legenda, bo on, o dobrze pamiętam, miał 18 albo 19 lat, kiedy poszedł walczyć przeciwko najeźdźcom i to były lata 2014, 2015. On tak już tak. ten jako młody chłopak poszedł na ochotnika walczyć przeciwko agresorom w Donbasie. Także to jest jeden przykład. Na pewno dołączy do tego grona. Tutaj przepraszam, że zapomniałem nazwiska tego pilota, ale on miał pseudonim Soczek, czyli Juice. Mhm. Jeden z promotorów tego, aby Ukrainie przekazano samoloty 16. No, marzenie tego pilota on zginął Zdeściło w wypadku. Się. Ziściło się, on zginął w wypadku rok temu. No ale tak, jego marzenie. Ale w lotniczym zginął. wypadku? Tak, zginął mhm. w lotniczym wypadku, w trakcie szkolenia. Okay. Także tutaj są takie osoby, które też dołączą do tego panteonu. A jak politycy? O. Tutaj powiedzmy tak, na razie, na razie jeszcze słuchaj, notowania duże ma, powiedzmy Włody Zawański, ale... Ja ci powiem szczerze, ja nie wiem, czy on się tak utrzyma i czy będzie popularną postacią do tego, żeby... Dla niego nie jest dobrze, żeby już zejść ze sceny, zanim yy, wiesz... Yy, Jermak pociągnie go w dół. <gry> znaczy przykład... wiesz co, nie oszukujmy się, nawet niedawno był artykuł bodajże Bloomberga, yy, gdzie zwracano uwagę na to, że Jermak ciągle, ciągnie go w dół, że za bardzo uzurpuje władzę, koncentruje ją we własnych rękach. No bo nie oszukujmy się, Jermak nie zajmuje żadnego stanowiska, które jest ujęte w konstytucji, a koncentruje władzę. To, to jest naprawdę uzurpacja i niektórzy nawet już na zachodzie uważają, że tak naprawdę Ukrainą nie rządzi Włodymyr Sołański, ale właśnie Andrii Jermak. Ale jeżeli chodzi o polityków, którzy też zarazem są wojskowymi, wiadomo, że już zapewnione miejsce w Panteonie Bohaterów Narodowych ma chociażby... Generał Wawel Załóżny. I dodatkowo. I dodatkowo jest zdjęty przed e, jakimś, jakąś kompromitacją, strasznie. Więc w tym momencie. On ma dobre miejsce w historii, pewnie zapewnione, chyba że coś w późniejszych jego działaniach się no pojawi. Pamiętajmy, że on może przejść teraz z wojska do polityki, obecnie z ambasadorem Ukrainy w Wielkiej Brytanii. No tutaj też właśnie rzeczywiście nie wiemy, jak to się potoczy dalej, ale myślę, że będą kolejni wojskowi, tacy jak chociażby Denis Prokopenko, Bogdan Krotewicz. To są mowa o żyjących jeszcze. Mhm. Mowa o żyjących dowódcach. Także tutaj myślę, że no będą takie sytuacje, że będą ich imieniem i nazwiskiem nazywane też ulice. Tutaj obecna ta faza wojny na pewno zapewni Ukrainie... Czas takie... też wygładzi, wiesz co, różne kontrowersje, które teraz narastają za 10 lat. Drobnych rzeczy nie będzie nikt pamiętał. A zostaną te duże, zwłaszcza jeżeli przyszłe rządy będą chciały promować. Bo wiemy, że dużo bohaterów tak naprawdę za życia nie było bohaterami, i to mówię o całym świecie. Postacie historyczne miały swoje dobre momenty, miały bardzo mroczne, i później Dokładnie. się te mroczne gumkuje delikatnie, żeby zostawić tylko te dobre. No, to ja, ma, tak ja mam też pytanie do Ciebie, czy derusyfikacji nie przeszkadza, nie wiem, TikTok, jakieś takie, wiesz, propagandowe wrzutki Rosjan, zwłaszcza skierowane do młodych, czy młodzi Ukraińcy tak bardzo już e nienawidzą, nie wiem, Rosjan, że to nic nie pomaga? Bo u nas, wiesz, są wrzutki, no i część e Polaków się zaczyna zastanawiać może jednak ci Rosjanie nie tacy źli, albo coś. Wiesz, jak działa to w Ukrainie? Czy te procesy, e, machina propagandowa rosyjska próbuje spowolnić, zatrzymać, odwrócić. Wiesz co? ja miałem wrażenie, że e, o ile TikTok może być wykorzystywany e, na przykład dość skutecznie niestety, na przykład do demoralizowania społeczeństwa, czy e, do tego, aby zniechęcać Ukraińców do mobilizacji, tutaj to owszem, albo do tego, żeby na przykład wrzucać jakieś antyzełńskie, e, że tak to ujmę treści, to w przypadku tej walki o tą sferę pamięci, tą geografię pamięci, to tutaj moim zdaniem Rosjanie zbyt duże nie ugrają, bo te treści, jeżeli już do kogoś dojdą, to bardziej do osób albo tych, które już są i tak stracone dla społeczeństwa, tak jest w każdym kraju, albo do osób, które są po prostu nastawione ojkofobicznie. Czyli tak czy no one też są w zasadzie stracone dla narodu i społeczeństwa. Czyli powiedzmy dla, do ludzi, którzy nienawidzą i tak swojego kraju i narodu. I takie jednostki się znajdą w każdym społeczeństwie, w każdym kraju, no nawet u nas się takie osoby zdarzają, nienawidzące symboli narodowych, nienawidzące każdego aspektu historii. Polski, no mm -hmm. też takich ludzi znajdziemy, że będą się czepiać o wszystko i do wszystkiego. Do nich to trafi. Ale czy działania poprzez TikToka mogą akurat w tym aspekcie poszerzyć grono powiedzmy popierających puszkina, trochę wątpię. Mm -hmm. TikTok się jednak sprawdza do innych działań propagandowych na innym po prostu obszarze, inny, inna ta przestrzeń. Ale jeżeli też chodzi o te ostatnie takie też wydarzenia, kto tutaj tak występuje przeciwko? To tutaj mogę wymienić, co ciekawe, trzy konkretne osoby. Mhm. Rzecz jasna, mer Odessy, Genadii Truchanow. Osoba ja mam niezwykle... zdjęcie jego, prawda? Dokładnie, osoba niezwykle kontrowersyjna i można powiedzieć, że on teraz gra pierwsze skrzypce. Jeżeli chodzi o walkę z derusyfikacją, chodzi o to, że w Odeście przez wiele lat blokował on i desowietyzację, teraz próbuje blokować derusyfikację. Niektórzy uważają, że właśnie przez nieudolne działania władz centralnych tacy ludzie jak Truchanow znowu podnoszą głowę. Bo zwraca się uwagę, że w roku 22. Truchanow siedział cichutko, w niczym nie przeszkadzał, jeżeli chodziło na przykład o umacnianie miasta do obrony, ale jeszcze przed inwazją, to ponoć nie wahał się on wyrażać się, że Odessa to rosyjskie miasto. Mhm. No będąc zapewne przekonanym, że Rosjanie może dokonają jakiegoś desantu i w Trymiga Odessa zostanie zajęta, on będzie jakimś tam faworyzowanym merem, przedstawicielem władz okupacyjnych. Bo zwróćmy uwagę na jedną jeszcze ciekawą rzecz. Już dawno odkryto, że Truchanow jest obywatelem Federacji Rosyjskiej. I w zasadzie to, że. Ale jest merem i nic z tym nie robi się. Tak, i z tym nie robił nic. Ani Poroszenko, ani teraz Zeleński. Dlaczego? Bo każdy z nich chciał przeciągnąć Truchanowa na swoją stronę. Kolejna tak, kwestia. To jest mer. Nie można go wyrzucić, po prostu można. I zająć. I można. Ten... Po, po co przeciągać? To... Można. Ja, ja podejrzewam, że gdyby Ukrainą rządził ktoś po kroju Załużnego albo Dmytra Jarosza, to Truchanow już dawno byłby w więzieniu. Okay. A jest za co go yy, ścigać. Aktywiści. A może ma kompromaty, jakieś wiesz? Yy... Znaczy, może mieć, może mieć jak najbardziej, ale na niego też jest sporo kompromatów. Ja podejrzewam, że po prostu niektórzy politycy ukraińscy wolą się bawić właśnie w takie wykorzystywanie ich. On ma kompromaty na nas, ale my mamy na nich i będziemy się bawić w grę. Okay. I, I tak nieodpowiedzialnie zachował się i Poroszenko. Tak nieodpowiedzialnie zachowuje się obecnie też Zełski, a jeszcze taka ciekawostka, obrona, jakby to powiedzieć, tej rosyjskiej strefy pamięci w odeście nie powinna dziwić tym bardziej, że Truchanow jest nie tylko obywatelem Federacji Rosyjskiej, ma on podwójne obywatelstwo: i ukraińskie, i rosyjskie, ale on też jest zresztą Rosjaninem. Przedstawicielem mniejszości, więc tutaj to nie powinno też nas dziwić. Ale jeszcze jedna ciekawostka. Niedawno do tego grona obrońców rosyjskich nazw ulic dołączyli na przykład bardzo patriotyczny mer Dnipra. Borys Fiłatow to był człowiek, który w latach 2014-2015 organizował batalion ochotniczy do walki z Rosjanami. Okay. Dołączył też do tego grona Oleksandr Wiłku, który w roku 2021, kiedy inwazja stawała się coraz bardziej pewna, przeszedł niesamowitą transformację z byłego polityka partii regionów, takiego bardzo zjadliwie ukraino-żerczego, on nagle zmienił się wręcz o 180 stopni, stał się politykiem rusożerczym. Tam zaczął ogłaszać jeszcze zanim doszło do inwazji, że krzywy ruch będzie broniony za wszelką cenę. Tam ruscy przyjdą, to ich powybijamy do nogi. Okay. Nigdy, nigdy krzywy ruch nie będzie okupowany. To taki właśnie ze zdradzonej miłości, można powiedzieć. Do, dokładnie, ale zauważmy, mhm. że Wiłku przeszedł tą transformację ciekawą jeszcze przed inwazją. A. Mhm. 22 rok, 24 lutego, to jego transformacja się wydawało, że tylko się umocniła, pogłębiła, ale niedawno się okazało, że Wiłku też wystąpił przeciwko zmianom nazwy ulic. Czyli też można powiedzieć, że dołączył do tego grona obrońców Puszkina, że tak to ujmę. I tutaj właśnie też jest taka ciekawa rzecz, ale trzeba przyznać, że najmocniej jednak i najbardziej aktywnie to w obronie rosyjskich nazw ulic, upamiętnień właśnie nadal występuje Gennadi Truchanów. No tutaj jednak Wiłku czy Fiłatow, oni jednak nie występują tak agresywnie jak on. A co robi takiego truchanów? On tłumaczy tą obronę strefy zrusyfikowanej na różne strony. Tu sposoby. mówimy z powrotem już mer Odesy, żeby. Tak, wszyscy, dokładnie, dokładnie. Wracamy, wracamy do Odesy, bo ona, można powiedzieć, że nadaje pewien rytm i inspirację merom kilku innych miast. To o to chodzi. Mm -hmm. y Truchanów wykorzystuje różnego rodzaju bzdury. Na przykład, że niby te ulicy są wpisane na listę UNESCO, co jest bzdurą. Na listę UNESCO światowego dziedzictwa kulturowego nie są wpisane nazwy ulic. A nawet inaczej, jeżeli już mówimy tutaj o dziedzictwie narodowym, przepraszam, kulturowym, to wręcz już z tego powodu te nazwy ulic należałoby zmienić. Na przykład ulicę Puszkina, tudzież puszkińską, na italijską, czyli włoską, e, czyli wręcz jest skazany powrót do na, dawnych nazw ulic, ale co tak naprawdę chroni UNESCO? E, ono chroni otoczenie, budynki, skwery, strefę zieleni, czyli w zasadzie też to. E, Architekturę na... można powiedzieć, Architekturę. a nie nazwę. Dokładnie, okay. ale ciekawostka, właśnie to, co jest wpisane na listę UNESCO, bardzo często właśnie na to prorosyjscy merzy miast podnosili rękę. Zniszczyć kamienicę po to, żeby dać deweloperom wybudować jakiś budynek, a samemu na tym zarobić. Co, jest jakiś historyczny skwer wpisany na listę UNESCO? Zaorać to, postawić kolejny budynek. Nie oszukujmy się, merzy, prorosyjscy merzy miast, oni właśnie tak zawsze cynicznie postępują. Tutaj nie ma naprawdę różnicy. W zasadzie tylko nieżyjący już Genadi Kernes, czyli mer Herkowa, zachowywał się trochę inaczej. Ale jeżeli mowa o Truchanowie, to tutaj mamy do czynienia z obłudą od A do Z. Dalej, on też używa argumentu, po co drażnić mieszkańców. Dalej, że Puszkin nie jest rosyjski, ale jest światowy. On należy do całego świata. Puszkin, dziedzictwo kulturowe. E, tylko jak potem na przykład tłumaczyć e, się w relacjach z, powiedzmy, mieszkańcami państw kaukaskich, czy nawet Polski, z obecności pomników i e, też ulic związanych z Puszkinem albo Katarzyną Wielką? No tak, to okay. trochę wygląda dziwnie, prawda? że z jednej strony ludzie, którzy popierali polityką imperialną, w tym też na przykład nawoływali do krwawej rozprawy powiedzmy z Polską w trakcie powstania listopadowego absolutnie osoby niezwiązane z ukraińską kulturą, historią dlaczego oni mają mieć swoje miejsce w tej przestrzeni I tak zresztą, ja, ja zresztą biorąc ja bym biorąc, no, podsumował ten wątek tak Jakakolwiek postać historyczna, czy rosyjska, czy ukraińska, jeżeli ma za uszami, no to, to będzie Powinna być, być wymazana, czy nawet polska, bo my też mamy ulice, pewnie, czy pomniki osób, które są dosyć wybielone, pewnie z perspektywy historycznej. Jeżeli pojawiają się kontrowersje co do osoby, czy rosyjskiej, czy ukraińskiej, czy nawet polskiej, czy niemieckiej, to nie powinna taka osoba mieć po prostu nazwy ulicy. I tyle. I tak to można no, chyba. No by tak, te, te, w ten sposób się uniknie y, tych y, kontrowersji. Dokładnie. Także w każdym razie no, będziemy czekać na ten rozwój sytuacji, bo 26 lipca administracja wojskowa obwodu Odeskiego, na jej czele stoi gubernator Ołek Kiper. no, wydał on rozporządzenie nakazujące, Zmianę nazw ulic. Wymieniono nawet tam, jakie ulice, na kogo będą tam wymieniane. No ale właśnie następnego dnia już mer Odessy przystąpił do kontrataku. No zobaczymy, jak ta sytuacja będzie nadal przebiegać. Ale właśnie jest taka ciekawa rzecz, że taki konflikt się toczy i znajdują się osoby gotowe bronić. Okej, okay. a teraz mobilizacja ukraińskich mężczyzn. W młodym wieku, 19-25. Oficjalnie nie za bardzo można, ale pojawiły się takie informacje. Dokładnie. Tutaj za sprawą mediów społecznościowych, które troszeczkę jak głuchy telefon wykrzywiły trochę informacje, do mediów głównego nurtu no, doszła już ona w takim formacie, że niby nielegalnie mobilizuje się osoby w wieku 19-25 lat, ale Deputowany partii Głos, parlamentarzysta, on jest też członkiem Komitetu Obrony Parlamentarnego, pułkownik Roman Kostenko, uczestnik walk w latach 2014-2015 i również obrońca Mikołajowa w roku 2022, choć był deputowanym, pojechał walczyć. Okay. To on tutaj wyjaśnił, na czym polega to nieporozumienie, wykrzywienie informacji. Chodzi o to, że jeszcze przed nowelizacją ustawy o poborze do Armii Ukraińskiej były pewne warunki, które pozwalały na mobilizację, werbunek osób w wieku 20-27 lat, no teraz 20-25. Mhm. Co to są za osoby? Przede wszystkim to są osoby, które jeszcze przed inwazją, po prostu przeszły przeszkolenie wojskowe. Były po prostu objęte poborem, odbyły przeszkolenie, wróciły do cywila jako rezerwiści i jako rezerwiści podlegają nadal po prostu mobilizacji. Można ich zmobilizować do wojska. To jest zupełnie naturalne. Takie osoby mogły mieć przed inwazją tam 20-21. 22 lata i teraz właśnie są one mobilizowane. Tutaj absolutnie nie ma złamania prawa. Kolejna kategoria takich osób to są osoby, które skończyły studia wojskowe, zwane katedry na różnych uniwersytetach. Mowa oczywiście o katedrach wojskowych, czyli mamy do czynienia z kadetami. Oni mhm. również mogą być po prostu przenoszeni do oddziałów wojskowych. Dziwne by było, że kończysz szkołę, mając tam 23 lata i teraz dwa lata cię nikt nie powoła, bo jeżeli szkolili cię do takiego zawodu, no to logicznie brzmi. Dokładnie. I zwróćmy uwagę na to, jak potem niekiedy rodziny, pytanie, czy zawiedzą, czy bez wiedzy tych kadetów bądź rezerwistów, jak one wykrzywiają po prostu informacje. Bo to najczęściej mhm. okazuje się, że takie nieprawdziwe, wykrzywione, no wręcz fejki. Mhm. One wychodzą bardzo często od rodzin. Czasem mhm. a, a pojawiła się po prostu panika, że biorą teraz 19-25, tak. jak leci. Dokładnie. Znaczy tutaj nawet wykrzywiono tą informację w taki sposób, że obniżono do wieku 19 lat. Ale mhm. Roman Kostenko zaprzeczył tej informacji. On powiedział, że zdarzają się dwudziestolatkowie, owszem, mhm. ale nie 19-latkowie. dziewiętnastolatkowie. dzieje. Roman Kostenko na... to jest ten ze zdjęcia, które mam, tak? Dokładnie. To ja powiem, że krótko strzyżony pan, tutaj właśnie go widzimy na sali parlamentarnej i należą do partii opozycyjnej, jednej z partii opozycyjnych. Aczkolwiek mhm. oni czasem głosują, jeżeli widzą w tym interes dla państwa ukraińskiego, oni potrafią głosować razem z władzą. A okay. w innych przypadkach to władzę bezboleśnie. E, znaczy, że, przepraszam, boleśnie punktują. E, no, przede wszystkim za korupcję, czy na przykład za opóźnianie tej nowelizacji ustawy o mobilizacji. E, także on tutaj zdementował bardzo wiele takich różnych fejków, uściślił pewne kwestie. No i czy to w mediach ukraińskich było e, takim bardzo dużym newsem, czy pojawiło się duże zamieszanie? On się pojawił, ten news dość szybko, bo pojawił się w weekend e, i tak samo w, jeszcze w weekend, jeszcze w zasadzie tego samego dnia, czy następnego kiedy e, zaczął się podnosić tak zwany shitstorm mhm. e, to ukraińska dziennikarka z Radia NW, Własta Łazur, przeprowadziła po prostu z nim wywiad no jako osobą, która powinna mieć dostęp do różnego rodzaju danych, która albo może potwierdzić, albo zaprzeczyć. Mhm. Przeprowadziła z nim wywiad i on jeszcze właśnie tego samego dnia rozwiał tutaj różne wątpliwości, aczkolwiek też wskazał na to, że i poprzednia ustawa, jak i ta w obecnym brzmieniu zawierają jednak pewną... Pewien dziwny zapis. Ja już tutaj tłumaczę o jaki zapis chodzi. Chodzi o to, że nadal utrzymano coś takiego, że ktoś mógł być uznany za niezdolnego do służby wojskowej w czasie pokoju, ale uwaga, uwaga, w czasie wojny taka osoba zostaje uznana za osobę, jakby to powiedzieć, ograniczenie przydatną do służby wojskowej. Taka mhm. dziwna zmiana, prawda? Eee, że w trakcie pokoju on się niby do niczego nie nadaje, ale wybucha wojna e, pełnoskalowa, i albo inaczej zostaje wprowadzony stan wojenny i nagle dla tej osoby znajdziemy zatrudnienie w wojsku. Znajdziemy mhm. dla niej zajęcie. To on stwierdził właśnie, że tutaj rzeczywiście mogło, może dochodzić do różnego rodzaju dziwnych sytuacji, ale że to powinno być po prostu jednostkowo rozpatrywane, albo po prostu ten zapis powinien mieć bardziej szczegółowe brzmienie, czyli po prostu powinno być wymienione albo wyjątki, albo ściśle powinno być określone to, w jakich kategor jakie kategorie osób mogą być tutaj uznane za ograniczenie przydatnych. Okej, okay. czyli chyba mamy wszystko. Tak, może jeszcze tylko na koniec to mhm. powiem, że 18 lipca, kiedy w teorii skończył się czas na te dobrowolne zgłaszanie się do terytorialnych centrów uzupełnień, a także poprzez aplikację Rezewa Plus, to do tego czasu właśnie przez tą aplikację i portal stworzony, nawiasem mówiąc, przez ukraińskie Ministerstwo Cyfryzacji, zgłosiło się, uwaga, uwaga. 4 miliony 690 tysięcy 496 osób. Chętnych do zaciągnięcia. Się. Yy, znaczy, nie tyle chętnych. To są osoby, które podlegają w razie czego mobilizacji. Okej, okay, okej. Okay, to podkreślmy, zgłosiło się poprzez tą aplikację bardzo dużo osób, a do tego dziesiątki tysięcy kolejnych zgłaszały się poprzez terytorialne centra uzupełnień. I oczywiście, jak nie trudno się domyśleć, największe kolejki były w ostatnich dniach. Mhm. Czyli również 18 lipca. Bo to jest obowiązek, dzień. bo to nie jest tak, że Ci ludzie się zgłosili bo chcieli, tylko zgłosili Trzeba się Trzeba było musieli. podać dane. Tak, bo mm -hmm. chodzi o to, że władze ukraińskie Czyli to jest taki zasób, tak, to jest taki zasób, że w razie czego rząd może powołać jeszcze te 4 miliony ludzi, chociaż oni nie do końca mogą chcieć. Znaczy Natomiast... nie tak naprawdę mhm. nie, bo tutaj chodziło o weryfikację tego, kogo można pować. Z tych mhm. niecałych pięciu milionów na pewno Ukraińcy będą mogli spokojnie, myślę, że ten rezerwuar paru milionów może być jeszcze dostępny. Okej. Okay. Słuchajcie, to jest już ostatnia wiadomość. Dajcie znać w komentarzach, co o nich sądzicie. Jeżeli macie jakieś pytania co do ukraińskiej gospodarki czy polityki, napiszcie proszę w komentarzach. Może Markowi się któreś z pytań na tyle spodoba, że i omówi w kolejnych odcinkach. Ja tobie serdecznie dziękuję. Życzymy miłego popołudnia. Trzymajcie się. Cześć. Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy za obejrzenie całego materiału. Zapraszamy do subskrybowania kanału.